Ok, robię modyfikację kamerki okularu z tego mikroskopu cyfrowego, gdzie tutaj mam włożoną tą całą matrycę do obudowy od Livecam Cinema Microsoftu. Strasznie mała jest matryca, rozdzielczość VGA. Gdzieś tam widziałem, że w naszych jakby rewizjach tego mikroskopu dawali kamerkę już HD 720p, ale postanowiłem, że przerobię to, ten okular cyfrowy, i włożę do niego kamerkę od Microsoftu Livecam Cinema, która ma 720p, ma o wiele większą matrycę i o wiele lepszą jakość obrazu, która idzie właśnie przez tą matrycę. Tutaj już zamontowałem, elegancko po prostu podpasowało kabel od właśnie kamerki Microsoftu, trzyma się, nie wypadnie. Tutaj skleiłem super glutą całą matrycę, żeby się trzymała w tej obudowie, nie wypadła, jest idealnie dopasowana. No i co, pozostaje mi tylko włożyć kabel i to złożyć, żeby było w całości wszystko. Jak to złożę, dokręcę następną część filmiku i potem to wrzucę na YouTube'a z filmikiem już, jak to właśnie działa. Ok, jestem już przyłączony na okular. Wszystko jest w OBS-ie teraz skręcone. Wszystko działa elegancko, mikrofon działa, bo widzę, elegancko, spoko, spoko majonez. Pobawimy się teraz, jak to wygląda. A wygląda to zarąbiście. To, co udało mi się wykombinować, jest naprawdę bardzo fajne. Podsumowując, znaczy podsumowując, jeszcze nie podsumowując, ale zakup mikroskopu 150 zł na AliExpressie. Zakup tej kamerki, tego okularu z mikroskopem na Oliksie. Fuksiarską mi się udało to kupić za 35 zł. Czyli około 200 zł poszło. Ale to jest o wiele lepsze niż ten mikroskop cyfrowy G600, który jest dosyć popularny, ale dla mnie to była totalna lipa. Mamy jakiś układzik. Fajnie to widać naprawdę. I dosyć szybko w OBS-ie reaguje ta kamerka, naprawdę bardzo szybko. Jak na przykład podłączyłem sobie przechwytywanie obrazu do WLC Media Playera, to tam było o wiele wolniej. A tutaj nie wiem, ile to może być fipsów. Niby to max w 720p jest 30 fipsów, ale jak na 30 fipsów to dosyć szybko to reaguje. No, powiedziałbym, że mógłbym tym lutować. Chyba 30 fipsów to idzie. Takich dobrych, solidnych 30 fipsach. Tak jest dobre oświetlenie oczywiście.
A teraz sobie podłożę płytkę z tymi diodami, co kiedyś pokazywałem. Świetnie to widać teraz. Jeszcze dużo zależy od oświetlenia. Mam taką prowizoryczną lampkę. Ale kurczę. To jest to. Bez problemu bym wylutował tego rezystora, patrząc się tylko na ekran. Powiększenie jest w sam raz. Proszę, układzik. No można, kurczę, tutaj lutować te nóżki. Pięknie. Pięknie to widać. Super sprawa. Tutaj kabel, który uciąłem od starej kamerki. Super. Cieszę się, że to tak wyszło. Jeszcze co tu sobie popatrzymy? O, taki coś malutkiego. Muszę sobie tutaj zrobić podświetlanie do tego mikroskopu. Do tego mikroskopu, ale przerobię sobie pod zasilanie USB. A teraz kartę, jakbym podłożył. Wow. Fajnie to widać. Już nawet powiem wam, że wiem, jak Chińczycy robią tą całą optykę, na czym to polega. Jak tak się bawiłem z tym wszystkim. No i dobra, super to działa. Naprawdę super. Jestem zadowolony. Kończę.